Po zeszłorocznej przygodzie na grzbietach Tygrysów, przepędzonych po niesamowitych drogach kilku bałkańskich krajów, poczuliśmy podróżniczy niedosyt. Wskoczyliśmy więc ponownie na nasze maszyny i dokończyliśmy objazd fascynujących dzikich rewirów Albanii. Odwiedziliśmy także małe, lecz dumne Kosowo i Macedonię, zwaną Republiką Słońca, by w końcu dotrzeć do najbardziej zadziwiających, malowniczych i nieoczywistych zakątków kontynentalnej Grecji. Droga wycieczko? Zapnijcie pasy i trzymajcie się mocno. Ruszamy! Niezwykłe Bałkany Prokopa. Sezon drugi. To było wspaniałe. Dziękuję bardzo. Masz mocny głos. To było fantastyczne. Rozśpiewany mężczyzna, przypadkowo napotkany w restauracji nieopodal TED, okazał się całkiem znanym albańskim wokalistą, robiącym aktualnie karierę w Londynie. Chętnie zostalibyśmy tam z Bebkiem na dłużej i wypili jego zdrowie, a potem sami chwycili za instrumenty i zaczęli śpiewać po albańsku, ale takie odpięcie wrotek mogłoby skutecznie zaburzyć nasz dalszy plan podróży. Zanim jednak dotrzemy do Grecji, chcemy jeszcze przez chwilę nacieszyć się Albanią. Jak człowiek był młody, to czasami na koloniach zakochał się w tej czy innej flamie, potem spotykał ją po roku. I okazywało się, że to uczucie nie przetrwało próby czasu. Było takie ryzyko związane z Albanią, że wrócimy tutaj po kilkunastu miesiącach i nasze uczucie zostanie roztrwonione przez to, co zastaniemy, ale okazuje się, że wciąż trwa, że Albania wciąż szalenie nam się podoba i wciąż serce żywo bije dla tego kraju, jego krajobrazów, jego dróg, a przede wszystkim jego ludzi, którzy są absolutnie niesamowici, otwarci, gościnni. No i wystarczy na moment wejść do knajpy, żeby natychmiast skończyć na albańskiej imprezie. Kiedyś to wszystko będzie twoje. Od tamtego do tamtego. Musisz mi tylko wiernie służyć. Jak się jedzie motocyklem, to ciężko też kontemplować przyrodę, którą mija się po obu stronach tej podróży, bo człowiek jest raczej skupiony na tym, żeby nie doznać uślizgu koła albo nie wjechać pod czyjś samochód jadący środkiem asfaltu. Więc takie momenty zatrzymania dopiero pozwalają ci cieszyć się tym miejscem. Tak w pełni. Wdychać piniowy las i rododendrony rosnące dookoła. Co więcej, nie czuję się dobrze z tym, że zjadłem dzisiaj kozę. Mam wyrzuty sumienia. Mam też inne wyrzuty związane z tym, że popiłem kozie mięso jogurtem z owcy. I to w żołądku chyba zamieniło się w taką mieszankę, której nie polecam nikomu w podróży. Po opanowaniu moralnych i żołądkowych niepokojów ruszamy w dalszą drogę w kierunku jeziora Koman. Przed nami 5 godzin jazdy, podczas których przez interkomy zainstalowane w kaskach obgadujemy z Bebkiem naszych operatorów, wspominamy ostatni sezon sukcesji i wymieniamy uwagi na temat trasy, ostrzegając się nawzajem przed coraz liczniejszymi dziurami w asfalcie. Dzisiejszą noc spędzimy w pensjonacie Villa Francese, który przed laty służył francuskiej ekipie inżynieryjnej ściągniętej do Albanii w celu wybudowania jednego z pomników komunistycznej gospodarki. Jutro rano przyjrzymy mu się z bliska. Mogę wam powiedzieć jedną rzecz. Wyłącz to. Albo odjedź.
właśnie tak, trzeba nim sterować, że to już nie jest nowy motocykl, już zdążyłem się z nim zapoznać, jest już na rynku od grubo ponad roku, natomiast wciąż zaskakuje mnie, jakie to ma zawieszenie. Po przejechaniu przez te wszystkie albańskie dziury cały czas płyniesz jak w S-klasie. Cały czas jestem tym podekscytowany. I to nie tylko dlatego, że sponsorują tę wyprawę, ale naprawdę daje radę ten motocykl. A ja wam dam dobrą radę po skończonym dniu jeżdżenia. Pokazałem albańskie słowo piwko. Przyjechaliśmy tajemnym tunelem nad jezioro Koman. Na razie sytuacja tutaj wygląda tak, jakbyśmy mieli się wydostać z areny działań wojennych, ale po to tu przyjechaliśmy, po przygodę. Wydaje mi się, że możemy się odrobinę zmoczyć podczas tej podróży. Generalnie jest to wesoła, wakacyjna destynacja. Tutaj letnicy, wsiadając na łódki, korzystają z albańskiego słońca na sztucznym jeziorze Koman, które zostało zbudowane przez komunistów poprzez postawienie tamy na rzece Drini, po to, żeby móc stworzyć tutaj elektrownię. A że jezioro Koman w międzyczasie zaczęło przyciągać mnóstwo turystów z całego świata, no to Albańczycy postanowili skomercjalizować to miejsce. Komercjalizacja polega między innymi na tym, że można sobie kupić tutaj hamburgera. Tam jest napisane też na tej tablicy, żeby nie śmiecić, że to miejsce to świątynia bogów, a w niebie nie ma śmieci. W związku z tym wszystkie śmieci zostały na ziemi. To jest logiczne. Czas na wycieczkę. Nie ma przeszkód, żeby się dobrze bawić. Okej. Wydaje mi się, że to spełnia wszelkie założenia bezpieczeństwa zachodnie. First I jump here. Najpierw wskakuję tutaj, a teraz tu. Bez sensu, mogłem stamtąd skoczyć tu od razu. Jak będziesz to robił, to nie popełnij tego samego błędu, bo... To, że tu w okolicy, w tych górach mieszkają ludzie z dala od jakiejkolwiek cywilizacji, aczkolwiek jest cywilizacja, bo widziałem anteny satelitarne na dachach, podstawowe wyposażenie zawsze i wszędzie. Można nie mieć sklepu spożywczego, ale antena musi być, żeby można było oglądać oczywiście Dzień Dobry TVN. Widzę tam jakąś konstrukcję między skałami. Co to jest? Budują tutaj mały barek, który zacznie działać latem. A tam dalej jest ścieżka, która prowadzi do pewnej wioski i aby do niej się dostać, trzeba iść przez ponad 2,5 godziny. Znajduje się tam około 10 domów. Czyli to jedyny sposób, aby dostać się do tej wioski. Tak, jedyny sposób, aby tam dotrzeć, to rejs łódką, a później wspinaczka tą ścieżką. Ty również mieszkasz w jednej z okolicznych wiosek? Tak, możesz mi pokazać. Jasne, to pójdźmy tam.
Jak się nazywa ta osada? Wioska ta nazywa się Berisha. I mieszkasz tutaj? Tak. Urodziłeś się tutaj? Tak. Mój dziadek i ojciec mieszkali tutaj, pod nami. Mieli duży dom, nim doliny zostały zalane i powstało jezioro. Byli zmuszeni wybudować tam dom, później powstały kolejne tam. Czyli cała wioska została zalana i znalazła się pod wodą. Tak, tak. Czyli pod nami są domy. Tak. Jedyne domy, które ocalały, to te, które zostały wybudowane na wzgórzach. Rząd poinformował wszystkich, że domy znajdujące się poniżej pewnej wysokości zostaną zalane i trzeba je opuścić. Staraliśmy się sobie pomagać, powoli budując jeden domek po drugim. Chodziłeś tutaj do szkoły, czy musiałeś brać łódkę i płynąć kilka godzin? Jedna szkoła znajduje się 1,5 godziny stąd na piechotę, czyli jest naprawdę daleko stąd. Obecnie coraz więcej dzieci dopływa do Koman, aby złapać autobus do Szkodry i tam uczą się w internatach. A latem wracają tutaj do swoich rodzin. Nie jest to proste, ale nie możemy nic na to poradzić. Jesteś szczęśliwy, że tutaj mieszkasz? Czy chciałbyś się przeprowadzić gdzieś indziej? Nie, jesteśmy szczęśliwi, że tutaj mieszkamy. Pracujemy z turystami i sprawia nam to satysfakcję. Widzę, że jesteś żonaty, tak? Tak, jestem. Jak poznałeś swoją żonę? Prawdę mówiąc, spotkałem ją w pracy. Jestem kapitanem na promie i tam ją spotkałem. Była turystką? Tak, jest z Albanii. Usłyszałem w TEF od mojego przewodnika, że w Albanii nie można ożenić się z dziewczyną z tej samej wioski. Tak jest wszędzie, w każdej wiosce. Mieszkają tam bracia i siostry, kuzyni. Czyli nawet jak się zakochacie, to jest to zakazane. Tak. Nawet odrobina? Absolutnie, nie. A jak tutaj wygląda zima? Bo latem jest piękne słońce, a zimą może być lekko depresyjnie. Faktycznie zimą niełatwo się tutaj mieszka. Jest bardzo wietrznie, ale siedzimy wtedy w domach. Jemy, śpimy. I pijecie? Tak, oczywiście. Rakija? Tak, rakije, wino. Ile osób mieszka w tej wiosce? Jest 7 domów i w każdym mieszkają 3-4, czasem 5 osób. Czyli znasz praktycznie wszystkich. Tak. Czy ktoś z zewnątrz, taki jak ja, gdyby chciał się tutaj osiedlić, czy przyjęlibyście go ciepło, czy traktowalibyście go jak obcego? Pozwolilibyśmy ci tutaj przebywać, ale nikt by ci nie sprzedał swojej ziemi. Gdybyś zjawił się w moim domu, oczywiście przyjąłbym cię ciepło. Jesteś zawsze mile widziany, ale absolutnie nikt nie sprzeda ci ziemi czy nieruchomości. Czyli nie sprzedasz ziemi. Nigdy. Przenigdy. Aby chronić ją przed obcymi. Nawet gdyby chciał to zrobić rząd, nie dostanie tych ziem. No to trudno, bo cała ta rozmowa miała doprowadzić do tego, że na końcu złożyłbym jakąś intratną ofertę, ale skoro w ten sposób zostałem potraktowany, no to niestety pozostanę w Warszawie. Sorry to hear that. Przykro mi to słyszeć, bo chciałem właśnie złożyć ci ofertę. Nic się nie stało. Czy mogę poprowadzić twoją motorówkę? Jasne. Okej, to ruszajmy. Chcesz popłynąć trochę szybciej niż teraz? Oczywiście. Mam płynąć w tamtym kierunku? Tak. Niestety okazuje się, że nie będzie planowanej przeprawy promem do Ofierce, bo w ostatnich dniach poziom wody na rzece był wyjątkowo niski. Czeka nas więc zmiana trasy i dodatkowe 100 km jazdy. Jakoś jednak nie jesteśmy tym zmartwieni. Fajna była wycieczka, no ale teraz trzeba wracać już na motorki, bo przed nami długa trasa, więc do zobaczenia w Siodle.
Długa trasa, która zajmie kolejnych 5 godzin, ma nas doprowadzić w pobliże granicy z Kosowem. Szczególnym miejscem na mapie, które od lat pozostaje przedmiotem sporu pomiędzy kontrolującymi je Albańczykami, a roszczącymi sobie na niego prawa Serbami. Na razie staramy się jednak nie myśleć o wielkiej geopolityce, ciesząc zmysły otaczającymi nas krajobrazami przecinanymi niekończącą się serpentyną asfaltu. Wciąż zaskakuje nas zwinność, z jaką potrafią pokonywać zakręty nasze motocykle. Każdy z nich razem z jeźdźcem, paliwem i bagażem waży blisko pół tony, a jednak podczas jazdy zupełnie tego nie czuć. Wiadomo, że są tacy, którzy w podobną podróż woleliby zabrać 60-letniego junaka albo miejski skuter, ale my jeździmy dla przyjemności, a nie dla wyczynu. I to jest właśnie piękne. W świecie jednośladów każdy znajdzie swój sposób na podróżowanie. Nieważne, na czym jeździsz, ważne, jakie przygody spotkają cię po drodze. Wystarczy rzut oka na miejsce naszego kolejnego noclegu, by nabrać pewności, że tu rozegra się jedna z nich. Dokładnie tak jak napisali w ogłoszeniu, jest też na zewnątrz basen. Nie do końca jeszcze chyba gotowy na przyjęcie gości, ale woda już jest, można spróbować. Ciepła! Wśród innych braków tego obiektu jest też brak gospodarzy, którzy nie wybiegli jednak, żeby nas przywitać. No więc my postanowiliśmy sami zeksplorować tę przestrzeń. I w tym celu zanurzę się w odmętach tego zamczyska. Chodźcie. Nie mam pewności, co nas spotka, więc na wszelki wypadek wezmę ze sobą broń. Jak ktoś wyskoczy, to jak detektyw Rutkowski powiem: Gleba, wiesz, z kim tańczysz? O, są lokatorzy. Cześć, ptaszki. Zobaczcie, jaskółki sobie siedzą tutaj biedne, przestraszone. Nie bójcie się, nic wam nie będę robił. O, tu jest coś otwartego. Czuję się jak w grze Wolfenstein 3D. W każdej chwili może coś wyskoczyć. Oh my god! No! Idź sobie, tak. No, uf, pofrunął. A to co? A to co? Wydaje mi się, że to coś jeszcze niedawno żyło. Miało ojca i matkę. A skoro to się stało z tym, to co stanie się z nami? Jest też winda, ale wśród licznych braków tego obiektu nie ma guzika, który ją przyzwie, więc nie wiem, jak mamy się do niej dostać. Są jeszcze jedne sekretne drzwi z gatunku tych, które zawsze w bajkach są zamknięte na amen i gospodarz zawsze mówi, żeby ich nie otwierać, bo po drugiej stronie jest coś strasznego. Ale ja je oczywiście otworzę. A w środku ukrywa się... Czuję się jak John Travolta w słynnej scenie z Pulp Fiction. Zdezorientowany i zagubiony. Po 2 godzinach oczekiwania na posesji pojawia się auto, a w nim kilku mężczyzn o posępnych twarzach. Pozostaje mieć nadzieję, że mają dobre zamiary. Thank you.
A oglądaliście taki film z Jackiem Nicholsonem pod tytułem Leśnienie? Bo ja oglądałem. Mam złe przeczucia. Tu powinien być guzik, ale go nie ma. Więc sytuacja wydaje mi się coraz bardziej podejrzana. Nie jest ciepły on, ten kaloryfer. A noc też taka zimna. To, co jeszcze wczoraj wieczorem wyglądało jak dom zły Smarzowskiego, ostatecznie nie okazało się takie złe, bo kiedy przyjechali gospodarze, ugościli nas wspaniałą kolacją, a dziś przepysznym śniadaniem. Natomiast teraz ruszamy do miejsca, w którym wydarzyło się bardzo wiele złych rzeczy, czyli do Kosowa. Jeśli uda nam się przekroczyć granicę, a wcale nie jest to takie oczywiste, to opowiem wam o tym miejscu trochę więcej, a tymczasem czas osiodłać rumaka. Tytułem uzupełnienia odnośnie ostatniego wieczoru, smutni panowie, którzy przybyli nam z odsieczą, przy bliższym poznaniu okazali się całkiem rozrywkowi. I w ramach przeprosin za spóźnienie wyprawili nam prawdziwą bałkańską biesiadę. Postanowiliśmy jednak wyłączyć podczas niej kamerę. Co wydarzyło się w Albanii, niech zostanie w Albanii. My tymczasem zbliżamy się do granicy tego kraju w pobliżu miejscowości Shishtaveci, mając nadzieję, że uda nam się przejechać do Kosowa. Bo jak słyszeliśmy, różnie z tym tutaj bywa. Pan się przygląda dokumentom. Coś do ocalenia? Nic. A jaki jest ostateczny cel podróży? Tak. Final destination. Miejsce docelowe? Grecja. Na jak długo? 2 tygodnie. I później z Bizovice jedziemy do Skopje. Tak. I tam jest bezpiecznie? Tak, tak. Nie aresztują nas? Nie. Polska? Masz talent? Tak. Naprawdę? A ty masz jakiś wyjątkowy talent? Nie, ja tylko jeżdżę motocyklem. A ty? Umiesz śpiewać albo grać na czymś? Nie. Ale masz talent w tłumaczeniu drogi. Tak sądzisz? Tak. Myślisz, że mógłbym zgłosić się z tym do programu? Oczywiście. Niewiele osób potrafi robić to dobrze. Nie wiedziałem, że mam taki talent. A poza tym jesteście naprawdę miłymi i pomocnymi ludźmi. I serdecznymi? Tak, nie spotkaliśmy nigdzie indziej tylu serdecznych osób, co w Albanii. Dawno temu mieliśmy złą opinię, ale teraz tylko własnym zachowaniem możemy prezentować innym, że tak naprawdę jesteśmy dobrzy i mamy nadzieję, że oni przekażą to dalej. Rozumiem, tak. Podróżujesz przez Albanię, przez Kosowo i obserwując ludzi możesz wiele się o nich i o miejscu dowiedzieć. Tak. I sądzę, że mile cię one zaskoczą. Tak, w zeszłym roku byliśmy w Albanii i byliśmy niezwykle oczarowani krajem, ludźmi i mieliśmy tylko dobre doświadczenia. Dziękuję, że byliście dla nas tak mili. Cała przyjemność po naszej stronie. Udanej podróży. Dzięki.
już w następnym odcinku. Między innymi spędzimy kilka godzin w Kosowie i skosztujemy tamtejszej tradycyjnej kuchni oraz dotrzemy do Macedonii Północnej, gdzie przyjrzymy się jednemu z najgłębszych jezior na świecie oraz dowiemy się, po co w jednym mieście stoi aż 365 kościołów. This is a shakedown. Order up that beat just like it's takeout. Show me you got soul inside those new shoes. And you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it.